Siemka. No a ja biorę się za wysyłkę dwóch ryb do Gdańska w tą piękną, słoneczną niedzielę. Do Pawła, którego serdecznie pozdrawiam. Naso flamingi, zebra soma skopas. Okulary ze względu na to, że miałem kropelki do oczu zapuszczane. Ja tutaj praktycznie nic nie widzę. Ale ryby spakuję wzorowo, obiecuję. Właśnie o takich przedsiębiorców walczyłem. Dzięki, Artur, za przesyłkę z rybami w niedzielę. Za filmiki z karmieniem. Mimo, że nie prosiłem. Właśnie widzę mój pociąg. I za około godzinę zobaczymy się przy akwarium, jak będę aklimatyzował ryby. Słuchajcie, tak wracam teraz do domu z pociągu. I tak sobie pomyślałem, że to jest pierwszy akwarysta, przedsiębiorca, który tak bardzo stara się aklimatyzować ryby. Jest pierwszy sklep, w którym kupuje ryby po dwumiesięcznej aklimatyzacji. Tak naprawdę mógłbym te ryby wrzucić śmiało do akwarium i myślę, że nic by się im nie stało. Po prostu jadły z ręki. No, takich przedsiębiorców walczyłem. Na pewno będę więcej kupował od Artura. Artur dopiero zaczyna. I w sensie zaczyna ze sklepem, bo z tego co wiem, ma już chyba 15-letnie doświadczenie w akwarystyce morskiej. No i to jest chyba strzał w dziesiątkę na ten moment. Ja właśnie wracam do domu. No i zaraz rozpakujemy i zobaczymy, co tam będzie w środku. Trzeba dużo wody. Tutaj mamy skopasa. Nie, to jest naso flaming. A tu zebra soma. Wszystko całe. Ja się pcha do akwarium.